Rozpoczął się sezon piłkarskich zmagań. Po starcie w rozgrywkach pucharowych drużyn ligowych nasza reprezentacja w eliminacjach do Mistrzostw Europy zmierzyła się z Turkami na krakowskim stadionie Wisły. Przez pierwsze 33 minuty trwało odczarowywanie bramki tureckiej i nastawianie właściwego celownika u napastników polskich. Pierwszą bramkę strzelił Bula, rozsypując prawdziwy worek polskich goli. Najwięcej strzelił Lubański, najefektowniej Gadocha. Gomola skapitulował tylko raz jeden. W sumie wynik wysoki 5-1, ale przede wszystkim dlatego, że słaby okazał się przeciwnik. Następną przeszkodą będzie drużyna NRF-u.